Cześć, witaj na kanale Kreatywna Intuicja Tarot i Coaching. Mam na imię Michalina. Tarot dla duszy to krótkie spotkania przy kartach z przesłaniami właśnie wprost do Twojej duszy. Nie przepowiadam przyszłości, bo ona jest zawsze w Twoich rękach, nigdy w moich kartach. Dziękuję, jeżeli zostawisz łapkę w górę, komentarz i oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału i włączenia powiadomień, żeby być na bieżąco z moimi nagraniami. Dzisiaj czytam 6 kart. Od lewej mamy głupca, króla denarów, pazia mieczy i gwiazdę. Na dole talii została 9 mieczy. I dzisiaj wyjątkowo kurciło mnie, żeby sprawdzić też kartę z samej góry talii. I stamtąd wyłoniła się 10 kielichów. Głupiec i gwiazda otaczają rozkład. One tak strzegą go z obu stron. I ja czuję te dwie karty jako takie nadrzędne energie i także etapy Twojej życiowej podróży, w których teraz jesteś. Jakieś życiowe lekcje i doświadczenia w drodze ku kolejnemu etapowi. Głupiec i król denarów to karty o żółtym tle, natomiast pazia mieczy i gwiazdę łączy kolor niebieski. I to połączenie kolorami też jakoś wyjątkowo silnie na mnie działa dzisiaj. Ja za chwilę wyjaśnię, jak czytam te karty w tych parach kolorystycznych. To, co jest tutaj jeszcze symboliczne, to połączenie 9 mieczy z 10 kielichów, bo to też są kolejne etapy. Od 9 do 10 kroku, do ukończenia, do kulminacji. I tutaj jest to takie wspaniałe przejście, bo od 9 mieczy, która jednak symbolizuje zmartwienia, do 10 kielichów, czyli do kumulacji szczęścia, spełnienia, takie zupełnie przeciwstawne energie. Z tym, że tej 10 kielichów jeszcze nie dostrzegasz. Możesz myśleć o niej jako o czymś bardzo odległym, może nawet niemożliwym w tej chwili do osiągnięcia. I bohaterem tego dzisiejszego czytania jest Król Monet, osoba o takiej dosyć ugruntowanej pozycji, osoba, która osiągnęła czy zbudowała sobie jakiś poziom bezpieczeństwa, stabilizacji, jakieś solidne podstawy w sferze materialnej, finansowej, mieszkaniowej, zawodowej, może też zdrowotnej na poziomie fizycznym i tak dalej. To nie musi być bogacz, jakiś, wiecie, milioner, chociaż oczywiście może, ale jest to ktoś, kto osiągnął pewien poziom życia. Zawdzięcza to sobie, zawdzięcza to swojej pracy, może czuć na pewno jakąś satysfakcję, jakąś dumę i jakiś spokój. I temu królowi niczego nie brakuje. Ma wszystko, co jest mu potrzebne na poziomie fizycznym. Te winogrona, które są tutaj licznie przedstawione na tej karcie, one symbolizują właśnie obfitość, dostatek. I znowu, to nie musi być dostatek w znaczeniu ociekania bogactwem. Dostatek, czyli dostatecznie dla tej osoby. Tak, że może mieć poczucie jakiejś obfitości, która jej wystarcza. A jednak ten król jest taki znudzony. On jest wdzięczny i dumny z tego, co ma, ale jest mu mało na poziomie ducha. Jego duch jest znudzony. Ten król siedzi na tronie w takim aż boleśnie materialnym, przyziemnym życiu, podczas gdy jego duch pragnie uwolnienia, pragnie przygody, czegoś nowego, ekscytacji, która pobudza i mobilizuje takiego powiewu świeżości, odkrywania, nieznanego. Brak mu uczenia się, zdecydowanie myślę, że brak mu rozwoju. Czuję, że osiadł i chociaż to miejsce daje mu bezpieczeństwo, jest powodem do dumy, to staje się też powodem jakiegoś zmęczenia, zniechęcenia, przytłoczenia. To może na przykład dotyczyć sfery zawodowej, gdzie niby masz wszystko, jest bezpiecznie, jest ok, ale gdzieś na takim głębokim poziomie nie ma satysfakcji. Jest taki bezpieczny, ale jednak marazm. I jeszcze raz podkreślę, że ten król jest wdzięczny za to, co ma. A jednak wolałby zrzucić chociaż część tego dostatku, tych winogron, tak? I z lekkością głupca, który ma tylko jedną małą torbę, wyruszyć na przygodę, skoczyć na jakąś głęboką wodę, może powziąć jakieś szalone ryzyko. I znowu na przykład, ktoś może pragnąć porzucić pracę w korporacji czy w jakiejś firmie dla jakiegoś swojego własnego na przykład pomysłu, pragnienia, wizji. I ta korporacja to te winogrona, praca, która daje poczucie bezpieczeństwa, może daje też jakiś godziwy zarobek, a jednak staje się ciężarem, takim łańcuchem, hamulcem dla ducha, który pragnie spełnienia. Myślę, że ten król monet tutaj jest kimś, kto jest duchową, bardzo kreatywną osobą, a być może właśnie czuje się uwięziony, uwięziona w jakiejś bardzo przyziemnej, może korporacyjnej pracy, w jakimś może biznesie i nie ma tego wypełnienia na poziomie ducha. Ta osoba może osiągać sukcesy tutaj zawodowe, finansowe i tak dalej, a jednak nie pracuje z poziomu ducha. To, co robi, robi, bo to umie, bo ma wykształcenie, bo jest w tym dobra, ale nie ma zaangażowania ducha w to. I ta osoba tutaj pragnie jakby odmiany tej swojej sytuacji, pragnie nadal wypracować sobie taki sam poziom, dobrze się czuje w tym pewnym poziomie bezpieczeństwa, stabilizacji też finansowej, ale pragnie to zrobić z poziomu ducha.
Ja nie namawiam nikogo do rzucania nagle pracy. Takie decyzje powinny raczej być przemyślane czy zorganizowane adekwatnie do sytuacji życiowej. Chociaż niektórzy rzucają wszystko z dnia na dzień i przewracają swoje życie do góry nogami. Może to jest twój przypadek. Ja nikogo nie namawiam, bo to są decyzje indywidualne. Niemniej, jest tutaj silny pociąg tego króla do tego, żeby tak po prostu w cholerę to wszystko rzucić, gdzie jest teraz i wyruszyć na przygodę zawodową, biznesową, kreatywną, duchową, może po prostu w podróż dookoła świata. Ten król siedzi na tronie z takimi przymkniętymi oczami i on marzy o tym. Ta wizja jest żywa, nie tylko w jego głowie, w jego sercu, w jego duchu. A w jego głowie też jest wichura myśli. On się może wydawać taki spokojny na zewnątrz, ale w głowie szaleje mu młody, taki nieokiełznany, trochę zbuntowany, narwany paść mieczy. Nowe, także trochę szalone pomysły, mówiłam, może jakieś szalone ryzyko. Tak, jest tu natłok myśli i wizji, natłok pomysłów, które tak się kotłują ze sobą, chęć działania już teraz. Ale jest jeszcze sporo chmur, niejasności. Tak jak powiedziałam, kotłuje się, tak? Brak jest jakiejś wiedzy, jakiegoś zrozumienia. Dlatego ten mądry król monet nie podejmuje jeszcze tego kroku w przepaść. Nie wchodzi w pełni w energię głupca, bo ten król potrzebuje planu, strategii, potrzebuje mieć pewność, że ma jasną drogę naprzód, że on wie, co robi. I to musi być dla niego męczące. Jak ja czytam te karty, ten król, bohater czytania, czyli ty, jeżeli nadal tu jesteś, musi być zmęczony, bo w środku mu szaleje. Głowa wibruje od myśli i wizji, dusza chce skakać z przepaści, chce lecieć gdzieś wysoko w nieznane, ale on wie, że jeszcze nie czas. Ja myślę, że ten król wierzy w swoją szczęśliwą gwiazdę. Mówiłam, że jest to, myślę, osoba dość kreatywna i duchowa. I ten król wierzy w tą szczęśliwą gwiazdę i czeka na nią, na jakieś takie objawienie, na szczęśliwe zrządzenia losu, na jakieś sprzyjające układy gwiazd. Czyli liczy trochę na magię, na kosmos, na Boga, żeby mu pomogła ta siła wyższa. Ja myślę, że ten król ma poczucie, że ze swojej ludzkiej strony zrobił wszystko i teraz jakby pozostaje mu czekać na taką boską interwencję. I on ma dużo wiary, ma dużo nadziei, miłości. Myślę, że ten król to taka właśnie duchowa osoba, może osoba też mocno religijna, na pewno mająca silne połączenie z tą swoją szczęśliwą gwiazdą, z siłą wyższą, z Bogiem, kosmosem i tak dalej. I może wręcz to połączenie z tą siłą wyższą ma namacalne. Jak tak patrzę, jak ten król trzyma tą monetę na swoich kolanach, jak gwiazdę, tak jakby wręcz dotykał swoich gwiazd. Tylko w tej chwili dużo jest wciąż niejasnego, niewidocznego, może na tym bardziej ziemskim poziomie i nie wie, jak ma pewne rzeczy zrobić. Nie wie, czy w ogóle niektóre robić. To powoduje niecierpliwość, jakiś lęk, zmartwienie. Czy może na duchowym poziomie wie, czego pragnie, ale na ludzkim nie wie, jak to przekuć na ten ludzki poziom. Jak na przykład zamienić jedną pracę na drugą, ale nadal utrzymać pewien poziom życia. Jak zapewnić sobie po prostu bezpieczeństwo finansowe. Ja dzisiaj nie czytam tej dziewiątki mieczy z dołu talii jako takiej totalnie depresyjnej, tylko po prostu raczej jak takie ludzkie martwienie się. Jak ja to zrobię właśnie, jak ja to ogarnę, kiedy, skąd wezmę środki, jakie środki, jaka wiedza jest mi potrzebna i skąd ją wezmę. Jak ja to wszystko poskładam do kupy i tak dalej. Czyli chce coś zrobić, nie wie jak. Jest tu pewien poziom cierpienia psychicznego w związku z tym. Może też dlatego właśnie, że twój umysł pragnie uwolnienia, chciałby być zaangażowany w coś innego, niż tylko sprawy życia codziennego i jego zmartwienia. Twój umysł też pragnie szybować, też jest tam kreatywność i duchowość. I one mogą być przyblokowane. Umysł chciałby się uczyć, rozwijać swobodnie, też marzyć i wypełniać te marzenia. A teraz może za dużo się tam kotłuje, bo nie możesz skupić się po prostu na myśleniu o tym, jak na przykład spełnić to marzenie, tą wizję, ten cel. Bo za dużo też rzeczy przyziemnych dzieje się, gdzie musisz podejmować codziennie jakieś życiowe decyzje, wybory, angażować się w jakieś działania i brak też być może czasu i nawet siły takiej fizycznej do tego, żeby po prostu pomarzyć, żeby rozjaśnić swoją wizję. I to może powodować to zmartwienie. Ta dziesiątka kielichów jest jednocześnie blisko i daleko. Głupiec jest tuż obok króla. Ten nowy start jest właściwie już na miejscu, ale wciąż jest niewypełniony. Gwiazda też jest tuż przy paziu mieczy, więc on jest blisko tego oświecenia, tego przegonienia chmur niejasności, tego łutu szczęścia, który jest mu potrzebny, żeby ruszyć do przodu. I chociaż to może nie być zbyt pocieszające, to myślę, że temu królowi monet, że tobie nie pozostaje nic jak czekać. Kontynuować oczywiście swoją ziemską pracę, podtrzymywać wizję i pragnienie przy życiu, wierzyć w los, nie poddawać się tym lękom dziewiątki mieczy, czy spać spokojnie, ale jednocześnie czekać. Ja wiem, że to się łatwo mówi, ale właśnie dlatego też potrzeba ci takiej niezmąconej wiary w siebie, w los, w Boga, kosmos,
w tą twoją szczęśliwą gwiazdę. Dzięki takiej wierze utrzymasz swoje marzenie przy życiu, nie poddasz się. To czekanie, choć to jest bardzo trudne, musi być przepełnione nadzieją i pewnością. Inaczej się nie wypełni. Nie możesz wierzyć w los, ale nie mieć pewności, że wypełni jakieś swoje obietnice, zwłaszcza jeżeli masz tak namacalne połączenie ze swoją gwiazdą, jak ten król, który trzyma ją wręcz w swoich rękach. To czekanie musi być przepełnione nadzieją i pewnością. Ten król słusznie uważa, że zrobił, co miał zrobić na ziemskim poziomie i oczywiście, tak jak powiedziałam, powinnaś kontynuować to swoje dzieło, swoją pracę. Nie masz osiadać na laurach, ale jednocześnie masz czekać na to twoje szczęśliwe zrządzenie losu, na ten szczęśliwy czas, szczęśliwy moment, okienko takie wręcz czasu. Musisz pozwolić górze też działać i ile to zajmie czasu, ja nie wiem. Wszechświat nie mierzy czasu naszymi ludzkimi godzinami czy dniami, tak? I powiem banał teraz, ale zajmie to tyle czasu, ile powinno, taka jest prawda. Ale to jest blisko, choć wydaje się odległe, ale jest bardzo blisko. Dzisiaj jest noc spadających gwiazd, więc może wyjść wieczorem, spojrzeć w niebo. Może warto przypomnieć sobie swoje marzenia, puścić je znowu, że tak powiem, w obieg, wypuścić je w kosmos. Ja mam nadzieję, że to czytanie było inspirujące. Życzę ci oczywiście spełnienia marzeń. Niech sprzyjają ci nie tylko twoje, ale wszystkie gwiazdy. Niech będą dla ciebie szczęśliwe. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.